Polityczna mowa nienawiści staje się wszechobecna. Prokuratura bada przypadek, który miał miejsce podczas ligowego meczu na stadionie Legii Warszawa. Ogromny baner wywieszony przez kibiców zawierał groźby wobec dziennikarzy i polityków. Prokuratorzy sprawdzają, czy były to groźby karalne. Agnieszka Milczarz. Legia Warszawa znów mogła świętować. Wygrała z Piastem Gliwice 4-0. Ale tym razem w cieniu sportowego widowiska na trybunach pojawił się taki transparent, atakujący m.in. KOT i Nowoczesną. To jest rzecz skandaliczna i strasznie groźna, bo to jest grożenie śmiercią. Pojawienie się transparentu było odpowiedzią kibiców Legii na informację, że podczas meczu o Puchar Polski sprzed tygodnia wygwizdano prezydenta Andrzeja Dudę. Pojutrze komisja ligi oceni wczorajsze zachowanie kibiców. Legia Warszawa w oświadczeniu stanowczo odcięła się od politycznej manifestacji z Żylety. Stadion nie jest właściwą przestrzenią dla demonstracji o charakterze politycznym. Dodatkowo uważamy za całkowicie niedopuszczalne jakiekolwiek odniesienia do przemocy. Przy Łazienkowskiej nie ma miejsca dla tego typu treści. Ale to nie koniec sprawy. Policja przegląda nagrania z monitoringu. On oczywiście będzie podstawowym dowodem w sprawie. Na tych nagraniach będzie można zidentyfikować osoby, które ten transparent wywiesiły. Wszczęcia śledztwa, jak się dowiedzieliśmy, domaga się prywatnie trzech członków KOD-u. To jest zawiadomienie do prokuratury. I Nowoczesna. Wiemy od bardzo dawna, że Prawo i Sprawiedliwość ze środowiskiem kibolskim jest w bardzo bliskim sojuszu, więc żądamy od Prawa i Sprawiedliwości potępienia tego, odcięcia się bardzo wyraźnie. Rzecznik PiS Beata Mazurek mówi, to kolejny absurd i podgrzewanie atmosfery przez Nowoczesną. Pytanie o odcięcie należy kierować do tych, którzy byli autorami tego transparentu, a nie do szefa partii politycznej, który trudno, żeby za wszystko, co się dzieje w Polsce, odpowiadał. Politycy Nowoczesnej przypominają jednak tę wypowiedź prezesa PiS-u z 2 maja. Oczywiście nie przyjmiemy żadnych ustaw o mowie nienawiści, tym podobnych wynalazków zmierzających do tego, by wolność wyeliminować. Jeżeli tego nie zrobi, to oznacza, że odpowiedzialność za ewentualny przelew krwi, za ewentualne pobicia osób będzie spoczywała na Prawie i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u odbijają piłeczkę. Mowę nienawiści słyszeli i widzieli na sobotniej demonstracji KOD-u. Myślę, że tam też kilka zawiadomień do prokuratury powinno zostać skierowanych, gdyby tak rygorystycznie podchodzić do tych napisów, jak do tego transparentu na meczu. Profesor Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej obawia się, że bierność polityków doprowadzi do eskalacji agresji i nienawiści. Zbyt często mamy do czynienia z takim przyzwoleniem, ze źle pojętą tolerancją ze strony elity politycznej. Prokuratura ma 30 dni na decyzję, czy zająć się sprawą transparentu. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.